Witam państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, najważniejszej rozmowie politycznej naszego kanału. Drodzy państwo, wczoraj w tym zamieszaniu związanym z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, oczywiście na tym rejonie, którego dotyczy kwestia tych imigrantów, proszę, błagam, nie mylić z uchodźcami, stała się rzecz niezwykle groźna. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, jeden z europejskich komisarzy, prywatnie marksista, a właściwie maoista, postanowił stwierdzić, że Komisja Europejska, no, w dużym skrócie, blokuje na razie polskie wnioski wynikające z wsparcia unijnego pokovidowego. No, rzeczywiście sprawa wywołała olbrzymie echa, olbrzymie kontrowersje. I o tych kontrowersjach, o tej sprawie, ale chociaż oczywiście nie tylko o tym, będziemy rozmawiać z naszym gościem, gościem specjalnym, Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witam pana ministra w naszych programach. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, sytuacja jest taka, że ktoś, kto nie jest zorientowany w tych sądowo-prawniczo-trybunalskich, że tak powiem, i unijnych kwestiach, no to się mu wydaje, coś się w Polsce musi rzeczywiście źle dziać, skoro Komisja Europejska blokuje, prawda, to blokowanie, zwrócić uwagę, jest podkreślane kilkanaście razy, choć z tą blokadą to też jest nieco bardziej skomplikowana sprawa, ale gdzie tutaj widać zagrożenia? Bo ja moim zdaniem, mimo tego, że nawet część członków rządu bagatelizuje tę kwestię, chyba bagatelizować nie wolno. Oczywiście chodzi tutaj o bardzo ważną sprawę. Chodzi o środki dla Polski, które mają służyć, no właśnie, przede wszystkim polskim przedsiębiorstwom, polskim samorządom, aby przezwyciężać skutki COVID-u. Więc tym bardziej z tego punktu widzenia jest absolutnie niezrozumiałe, dlaczego Komisja Europejska ciągle zwleka z przyjęciem naszego krajowego planu odbudowy. Przecież byliśmy chyba jednym z pierwszych krajów, które właśnie ten plan... Starań Senatu, ale tak to prawda. Rzeczywiście, dokładnie tak. Więc już w maju ten krajowy plan był złożony jeszcze z pewnymi zastrzeżeniami co do zmian na poziomie technicznym. No i czekamy i czekamy, i tych decyzji ciągle nie ma, więc na pewno trzeba się tym interesować. A ostatnie wypowiedzi włoskiego komisarza, no rzeczywiście pokazują, że coś jest na rzeczy i że ten niepokój jest absolutnie uzasadniony, bo to, z czym mieliśmy do czynienia właśnie w tej wypowiedzi, no to jest bezczelny szantaż, który, no, nigdy nie powinien mieć miejsca w działaniu, w ustach przedstawiciela Komisji Europejskiej, która ma strzec traktatów. Tymczasem tego typu wypowiedzi w sposób ewidentny są sprzeczne właśnie z traktatami, szczególnie artykułem 4 Traktatu o Unii, który mówi właśnie o ochronie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, a ta wypowiedź bezpośrednio dotyczyła ataku na polski system prawny, można by powiedzieć, na polską konstytucję. W tle mamy wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, który ma, to też w dużym skrócie dla tych państwa, którzy nie są prawnikami, uznać albo nie uznać wyższość polskiej konstytucji nad traktatami, przynajmniej części zapisów traktatowych. Trybunał ciągle jeszcze, no to też między innymi przez działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, który kolejne wnioski wrzuca do sprawy, no dopiero we wrześniu będzie orzekał, bodajże 22 września będzie na ten temat orzekał, no ale to już jest przedsądowy nacisk na polski Trybunał Konstytucyjny, urzędnika, czytaj, polityka europejskiego. Dokładnie, no to jest ingerencja w niezawisłość sędziowską, to po pierwsze, po drugie, no, ingerencja jednak obcej instytucji, w tym sensie, że to jest instytucja nie będąca częścią porządku prawnego Polski, no właśnie w sprawy konstytucyjne, ustrojowe, które żadną miarą nie są w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, więc jest to przekroczenie traktatów przez zajmowanie się sprawami, które nie są w kompetencji danego podmiotu, danego komisarza w tym wypadku, a wypowiedź sugeruje wręcz polityczne, ideologiczne ingerencje w polski porządek konstytucyjny, bo to jest próba szantażu, takie powiedzenie, nie dostaniecie pieniędzy, bo stawiacie waszą konstytucję wyżej niż traktaty. No to jest coś, i to już nawet nie jest kwestia rewolty sędziowskiej w części środowiska sędziowskiego w Polsce, tylko dużo bardziej niebezpieczna, bo właśnie ingerująca w kwestię decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba chyba przypomnieć panom i panom w Komisji Europejskiej, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa.
I w tym przypadku no też ciężko, żeby wymagać od Trybunału Konstytucyjnego, który miałby uznać zapisy traktatowe jako ważniejsze od konstytucji, bo chyba złamałby też linię orzeczniczą od wielu lat przecież panującą. Oczywiście od samego początku, od 2005 roku, kiedy ten problem pojawił się w orzecznictwie, czy to Trybunał w czasach profesora Safiana, czy profesora Rzeplińskiego, czy obecnie, no absolutnie, no nie ma absolutnie żadnej innej możliwości niż takie orzeczenie, że polska konstytucja ma wyższą moc wiążącą niż traktaty europejskie, które są umowami międzynarodowymi. Nigdy nie budziło to chyba większych kontrowersji, prawda? Poza tym każdy kraj europejski, Niemcy, Francja, Hiszpania czy Rumunia, ma taką samą linię orzecznictwa, bo innej mieć nie może. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, gdzie panami traktatów tworzących tę instytucję, tę organizację międzynarodową są państwa, więc jeżeli Polsce próbuje się blokować pieniądze właśnie dlatego, że nasz Trybunał miałby orzec coś, co i tak orzekał wcześniej i wszystkie trybunały orzekają w innych krajach, innych państwach członkowskich, no to tych pieniędzy nie powinny powąchać praktycznie żadne z państw, które tworzą Unię Europejską. A już Niemcy, Hiszpania i Rumunia, tym bardziej, aż tam trybunały orzekały w sposób dokładnie jasny. Tak. To nie da. Tym bardziej, że w stosunku do Niemiec wręcz próbuje się prowadzić postępowanie właśnie dlatego, że kwestionuje rozwiązania europejskie, odwołując się do polskiej konstytucji. Ale to jest też przykład nie tylko tej agresji, tej prawnej wojny hybrydowej w stosunku do Polski, którą prowadzi Bruksela, ale przykład też szerszego problemu, mianowicie tego, że instytucje centralne Unii próbują przywłaszczać swoje kompetencje i tworzyć z Unii Europejskiej quasi państwo federalne, czemu należy się oczywiście przeciwstawiać w sposób zdecydowany i konsekwentny. To też nie budzi wątpliwości wśród wielu obywateli Unii Europejskiej, przepraszam, oczywiście krajów członkowskich, które tworzą państwa, dokładnie. Panie ministrze, jeszcze pozostając na chwilę przy tym temacie, a to nie jest przypadkiem tak, bo już i takie głosy się pojawiają, że pewna niekonsekwencja chociażby w Sądzie Najwyższym działań wybitnej przecież prawnik pani profesor Manowskiej, my tutaj w żaden sposób, ja nawet nie próbuję polemizować z niektórymi posunięciami, a przez olbrzymią wiedzą i doświadczeniem pani profesor, ale mam wrażenie pewnego niezdecydowania, pewnego tym bardziej, proszę wybaczyć określenia, stania okrakiem, ale coś w tym jest. Z jednej strony idziemy na pewne ustępstwo wobec awanturującej się niewielkiej, zaznaczam, grupy sędziów. Z drugiej strony no rzeczywiście podejmujemy decyzje, które no blokują działania chociażby Izby Dyscyplinarnej. Pisał o tym niedawno portal w polityce.pl na przykładzie sędziego Iwulskiego, kiedy z jednej zamrażarki jego sprawa oczywiście zażalenia na decyzję Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu trafiała do drugiej. I tak naprawdę nie wiadomo, czy to nie rozochaca, przepraszam, części polityków Unii. Absolutnie tak, to jest tylko prowokacyjne w stosunku do nich. Powiem nawet szerzej, z tego typu problemem w polskiej polityce mamy do czynienia od dawna, od 2017 roku, kiedy no właśnie po wetach pana prezydenta doszło do uchwalenia ustaw sądowych o Sądzie Najwyższym przede wszystkim, które miały właśnie charakter kompromisu z Brukselą i wszyscy widzimy, jakie efekty są tych kompromisów, tych prób dialogu, dogadywania się z Komisją Europejską. No, efekty są takie, że teraz blokuje się nam budżet europejski. To pokazuje właśnie jedno, że nie ma już absolutnie żadnych złudzeń, tylko twarde podejście, mocne negocjacje docierają do tych ludzi. To są marksiści, to są neomarksiści, dla których tylko stanowcze podejście jest czymś, co są w stanie zrozumieć i się temu podporządkować. Pan minister tego powiedzieć nie może, reprezentując jednak po części Solidarną Polskę, ale to powiem trochę za waszych polityków i za pana, a nie mówiliśmy. Niestety ostrzegaliście o tej sprawie. Panie ministrze, chciałbym teraz zmienić nieco temat, jeśli pan pozwoli, ponieważ no, sprawa również z punktu widzenia prawnego bardzo skomplikowana, no i przede wszystkim trudna. Mówię o stanie wyjątkowym wprowadzonym właśnie w tych powiatach i gminach, których dotyczy problem imigrancki, a właściwie problem imigrancki jest tu na drugim zupełnie miejscu, tak naprawdę, jeśli chodzi o wojnę hybrydową pana Łukaszenki i pana Putina, bo przecież nie działają osobno zupełnie w tej sprawie, co może zdestabilizować nie tylko sytuację w Polsce, czy na tych terenach, o których mówimy, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, ale chyba zagraża całej Unii Europejskiej.
pojawiają się zarzuty, że to wprowadzenie nie było zbyt transparentne, że nie było dialogu na temat tego, tej decyzji. Prezydent podjął decyzję oczywiście na wniosek rządu. Czy budzi to jakieś wątpliwości w kwestii prawnej, jeśli mówi pan? Absolutnie żadnych wątpliwości prawnych tutaj nie ma. Konstytucja i ustawa o stanach wyjątkowych w sposób precyzyjny regulują te kwestie. W mojej ocenie nawet zbyt transparentny, jeśli można tak się wyrazić, bo przecież widzimy, gdyby rzeczywiście to zagrożenie było tak nagłe i tak gwałtowne, jeszcze bardziej gwałtowne niż to, no to ta procedura, którą widzimy, że musi być Rada Ministrów, prezydent, później ewentualnie Sejm, no w sytuacji na przykład zagrożenia o charakterze jednak bardziej militarnego, jest zbyt skomplikowana i zbyt, nawet bym powiedział, transparentna i nieadekwatna do zagrożeń, które współcześnie przecież są innymi zagrożeniami niż to miało miejsce jeszcze 20 lat temu, bardziej konwencjonalnymi wówczas, więc raczej powiedziałbym, że odwrotnie, że to zbyt długo nawet w mojej ocenie trwało niż powinno. A z kim tutaj dialogować? Prawda, opozycja, to jedyny wniosek, który wynika z tej sytuacji, to to, że mieliśmy do czynienia z kompletną kompromitacją polskiej opozycji, zresztą po raz kolejny. Ja to wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy pojawiają się zielone ludziki, oczywiście oby nigdy, i tutaj pukam w niemalowane drewno, i pojawiają się ludziki i nagle pan Schetyna, pan Kosiniak-Kamysz, pan Tusk domagają się dialogu, rozmowy z nimi, doszliby już do Białego Stoku te zielone ludziki, by Białystok z Lublinem włącznie zajęły, oczywiście o Suwałkach nie wspomnę, a my nadal byśmy dyskutowali, chyba tylko po to, żeby na koniec tych rozmów pan Budka stwierdził, że jednak z rządem nie da się rozmawiać i oni od stołu odchodzą, bo proszę wybaczyć tak polityczne podejście do tego tematu, ale myślę, że ono jest ważne. Dyskusja z opozycją i tak skończyłaby się, w moim przekonaniu, na niczym. No niestety doświadczenie naszych dyskusji właśnie z opozycją i w tych kwestiach europejskich, ale teraz okazuje się, że i tych związanych z bezpieczeństwem na wschodniej granicy, no, do niczego nie prowadzi. Określenie totalna opozycja jest niestety adekwatne, bo tutaj nie ma miejsca z ich punktu widzenia na dialog, na otwartość, tylko jest próba wygrywania swoich partykularnych interesów wbrew interesowi Polski i zawsze przeciwstawianie się właśnie rządowi Zjednoczonej Prawicy. To antypis, antyzjednoczona prawica jest coś, co definiuje tych ludzi. Oni nie potrafią wyjść poza ten schemat działania, ale w tej sytuacji zwróciłbym też uwagę na jeszcze jedną dysproporcję czy brak proporcji. No niestety również w relacjach z urzędnikami Unii Europejskiej, bo jak przychodzi co do czego, jak chodzi o ochronę polskiej granicy, to nagle przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen jest w pełni tutaj, w pełnej synergii, można by powiedzieć, z polskim rządem. Szkoda, że tego typu podejścia nie ma właśnie w kwestiach rule of law, szkoda, że nie ma w kwestiach budżetowych, gdzie jesteśmy traktowani w sposób arbitralny i dyskryminacyjny po to, żeby wygrywać jakieś swoje interesy polityczne przez Brukselę czy Berlin. Gdzie jesteśmy potrzebni, to jesteśmy fajni, w porządku i jasne, pełne wsparcie. Wojna hybrydowa, atak na Litwę, prawda, Polskę. A gdzie trzeba nas traktować podmiotowo, no to już tego rzeczywiście brakuje. Ale idąc dalej, jeszcze została nam jedna minuta, chciałbym o to spytać. A propos właśnie sądów, bo paradoksalnie ta kwestia sądowa, jednym z powodów, może nie takich najważniejszych, ale jednym z powodów wprowadzenia stanu wyjątkowego są liczne prowokacje, były liczne prowokacje i też pewnie planowane na terenie granicznym. Jedną z takich prowokacji wykonywały grupy, w których znalazł się niejaki Bartosz Kramek, Fundacja Otwarty Dialog. A i rzeczywiście przecinanie tych, prawda, drutów i tak dalej. No, mężczyzna trafił, oczywiście został zatrzymany. Sąd wypuścił go na wolność. Pan Kramek już zapowiedział kolejne akcje. Panie ministrze, czy tutaj coś nie zagrało? Oczywiście, że tak, no bo to pokazuje ten układ między organizacjami pozarządowymi finansowanymi z zagranicy przez Sorosa, między kastą sędziowską, która broni swoich interesów i broni całego tego układu, i między urzędnikami brukselskimi, którzy w interesie niemieckim, federalizacyjnym, przeciwstawiają się naprawie państwa. Gdybyśmy my mieli stosować jako rząd Zjednoczonej Prawicy równą proporcję w stosunku do tych działań
brukselskich na przykład, to powinniśmy przepuścić tych wszystkich migrantów, teraz by dziesiątki tysięcy migrantów krążyło po ulicach Berlina, bo to jest właśnie ta wojna. I tu stawiamy kropkę, choć do tej myśli wielu Polaków się właśnie uśmiechnęło. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski był moim państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, kończymy to spotkanie. Za kilka minut magazyn Bez Spiny z Kubą Maciejewskim. Zapraszamy już za chwileczkę.